Cześć, z tej strony Mariusz. Na dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać terrarium nowego projektu, oprócz już tego, który stworzyłem dla gatunków podziemnych. Zapraszam do obejrzenia tego filmu. Chciałbym Was zapytać, jak tam Sylwester i święta? Przejedzeni? Dużo prezentów? Ktoś ma jakieś klocki Lego Star Wars niepotrzebne? A tak serio, to było właśnie moje poprzednie wymyślone terrarium, czyli terrarium dla gatunków podziemnych. Cechowało się tym, że ma po środku płytkę szklaną, która jest umieszczona na takich, jak tu widać, spornikach. Dzięki temu mogę sobie umieścić szybę pośrednią na tych spornikach. Tutaj 5 cm do końca jest pusta przestrzeń, przez co można, tak jak tutaj zresztą już jest zrobione, przygotowane, zasypać to ziemią, zrobić norkę i pająk sobie może wchodzić. Dodatkowo jeszcze po środku, tego tutaj nie będzie widać, po środku jest zamontowana szybka, żeby rozdzielić te tunele na dwa, przez co dwa razy na jednej długości powiększamy mu tunel właściwie dwukrotnie, czyli te terrarium ma tutaj 30 cm, w sumie odliczając te 5 tutaj będzie miało około 40 cm długości tunelu, więc myślę, że całkiem sympatycznie. Poza tym ma bez wątpienia zaletę to terrarium takie, że możemy sobie obserwować, co się dzieje tutaj w środku. Oczywiście po jakimś dłuższym czasie, z tego co u mnie już zauważyłem i pewnie ci, którzy posiadają już to terrarium, też już to zauważyli. Po jakimś czasie pająk, jak bardzo dużo pajęczynuje, no to w końcu zaplecie tą ściankę i słabo widać. Jednak no, co jakiś czas i tak wypada posprzątać, wyjąć resztki, bo terrarium ma swoje plusy oczywiście, ale i minusy. I zdarza się, że na przykład wylinia je pod spodem i ta wylinka tam zalega, lub jakieś resztki pokarmowe też tam zostawia, więc co jakiś czas trzeba to tak czy siak rozebrać i posprzątać. Myślę nad przeprojektowaniem tego terrarium, żeby ta szybka przednia tutaj była otwierana. I tak sobie myślę, czy to w ogóle wejdzie, muszę porozmawiać z producentem terrariów, czy tutaj powiedzmy prowadnica, jedna podwójna prowadnica nie przydałaby się i wsuwana byłaby w tą stronę szybka, że można byłoby sobie jakoś tam otworzyć i wyciągnąć to coś pod spodem. Ale czy to będzie ok? Możecie zostawić w komentarzach swój pomysł, opinię, czy to mogłoby jakoś usprawnić to terrarium, bo niektórzy mówią, że no, za dużo roboty, jak tu posprzątać. Mi to nie przeszkadza, ale może dla tych, którym to nie odpowiada, można by to zmienić. To tyle na temat tego terrarium. Może przejdziemy do tego nowego mojego projektu, który jest jeszcze bardziej skomplikowany i czasochłonny. Ale no jak jest u mnie na hodowli spokój, porządek, no to muszę coś wymyślić, żeby go nie było. To jest terrarium, które przysporzyło mi oczywiście wiele problemów, w związku z tym, że zabrało mi czas, ale podoba mi się końcowy efekt, więc będę go kontynuował. Na pierwszy rzut oka, jak widzicie, nie różni się kompletnie niczym od zwykłego, standardowego terrarium. Gilotyna, ja standardowo używam tylko zamykania gilotynowego, pionowego. Przesuwane terraria w tą stronę, w sensie szyby w terrariach mogą być otworzone przez pająka, także z własnej strony nie polecam. I co jest takiego niesamowitego w tym terrarium? No, praktycznie nic. Poza tym, że oprócz tego, że ma otwieraną tutaj szybę, wymyśliłem taką rzecz, że ma otwieraną także i tutaj szybę, tak, tu i tu, żeby pokazać, że to nie fake. Można tak zrobić. No i po co to, nie? Teraz ktoś zapyta, no i po co to, i po co komu to, jak można z tej strony, można od jednej strony tubę włożyć i to terrarium będzie też funkcjonowało dobrze. No a ja właśnie wymyśliłem sobie, żeby nie wkładać tam tub i pozbyć się problemu czyszczenia tych tub i tak dalej, i zaglądania do tej tuby, czy tam kokon jest, czy go nie ma, czy ten pająk tam wyliniał, czy może umarł i już dawno nie żyje.
A ja karmię dalej to terrarium. Także wymyśliłem takie terrarium. No i o co chodzi? To jest pierwszy etap, czyli zakupione terrarium. Pokażę Wam drugi etap. A może najpierw na tym jeszcze? Wytłumaczę. Będzie łatwiej. Więc tak. Na początek wykonuję to w taki sposób, że na tylnej ścianie wkładam karton. Karton na całej długości, wysokości szyby, aż do samego dna. Karton, po prostu karton. I wtedy kładę to terrarium na plecki, stryk, i wypełniam pianką. O, tak wypełnione terrarium wygląda. Wypełnione, zabryzgane, brudne, no bo wiadomo, że jest w trakcie pracy, więc nie będę tego czyścił jeszcze. Także wypienkowałem, ale po co to? Po to to nie tylko to służy jako, jak już widać zresztą, jako ścianka strukturalna, tylko służy to jako właśnie ta tuba i zamiennik tej tuby. Więc, żeby zrobić sobie tam odpowiedni tunel w środku, no to umieszczam jeszcze przed piankowaniem na kartonie, układam. Ja stosuję twardą tubę po papierze, ręczniku papierowym, albo papierze ręcznikowym, jak kto woli. I zapiankowuję go. Następnie od tyłu otwieram tą szybę, już jak jest zapiankowana i pianka dawno wyschła i jest, oczywiście pamiętacie, tutaj jest karton, tu karton. Otwieram tą szybkę, nie jest łatwo, ale otwieram. Następnie wyjmuję karton, on się poprzyczepiał, więc tutaj o, widać jeszcze jego resztki. O. I nożykiem ostrym wydłubuję tą tubę, którą tu włożyłem po papierze toaletowym, czy tam ręczniku papierowym. No i to jeszcze jest na surowo wydłubana tylko ta tuba i no jeszcze nie obrobiona jest, bo widziałem te ostre kanty, ble, ble. I tutaj już ma, jak widać, zarys jest całego tunelu. Oczywiście fantazja może mi czasem zagrać inaczej i zrobię ten tunel jakiś taki powygibaskowy, nie? I tutaj o, pająk sobie wystawia swoje nóżki i już sobie jest, nie? Ale żeby to ładnie wyglądało, no to przecież nie zostawimy tego takiego spianowanego. Więc już Wam pokazuję kolejny etap. A kolejnym etapem będzie to, że tą stronę najpierw wysmaruję mieszaniną kleju Atlas plus dodaję do tego fugę w kolorze, którym chciałbym, żeby to było, czyli powiedzmy fuga brązowa. No bo jak tutaj potem będzie jakieś tło wysypane, bo ja sobie wysypuję tu w tym momencie potem torf wymieszany z włókna albo sam torf, wysuszony oczywiście, no to żeby w momencie, kiedy będzie ten torf przebijał albo nie doklei się dokładnie, no to będzie, nie będzie białe, tak jak to pianka nie będzie wystawała, tylko będzie ta fuga brązowa. Zresztą to też można pomalować pewnie na inny kolor, ale wolę, żeby było twarde i żeby pająk mi tego nie rozgryzł, bo wiecie, ptaszniki potrafią sobie w styropian, w taką piankę wbić pazury jadowe i sobie rozerwać. To już nieraz to zauważyłem. Kupując terraria, powiedzmy całą hodowlę od kogoś i ktoś sobie zrobił ze styropianu i te tła strukturalne ze styropianu są pokruszone. Także to po prostu ten atlas utwardza się, potem jest twardy jak kamień. I na to, żeby przykleić włókno, wylewam, wysmarowuję pędzlem żywicę epoksydową. Znaczy taką żywicę trzeba kupić razem z utwardzaczem, bo sama żywica nie działa. Przekonałem się o tym. Także tak trzeba to zrobić. Następnie po tym atlasie smaruję żywicą i następnie wysypuję na to włókno. Czy tam torf, mówiłem o torfie, nie? Torf efektowniej wygląda, bo włókno to takie, wiecie, takie. To jest kolejny etap. A tył wygląda właśnie o tym, o czym Wam mówiłem. Czyli jak to wypełniam, wygląda tak. Jak widzicie, już ładnie torf wymieszany z włóknem, chociaż chyba tutaj jest sam torf, już tworzy tą strukturę taką bardziej realistyczną, naturalnie wyglądającą. I czemu, o co tu chodzi? O to tu chodzi, że w tym momencie pożyczę od innego terrarium szkło. O, i proszę Państwa, jak sobie mam ładną aranżację z tej strony i pająk sobie tutaj łazi pomiędzy patykami, roślinami i tak dalej, to w momencie, kiedy chcę zobaczyć, co się u niego dzieje, no to ja w przypadku na hodowli mam tak, że po prostu mam regał postawiony nie zaraz przy ścianie, tylko jest korytarzem, więc z tyłu jak idę, to sobie widzę, co się dzieje z tyłu terrarium.
Więc w tym momencie mam za szybką, czyli ten pająk sobie nie wyjdzie. Mam tutaj ten tunel, w którym sobie pająk robi zazwyczaj gniazdo i jestem w stanie zobaczyć w każdym momencie, w każdej chwili, co się u niego dzieje bez zaglądania do tuby, która zazwyczaj jest pionowo oczywiście, i żeby do niej zajrzeć, to trzeba się powyginać, a jak jeszcze umieścić ją pod kątem, to już w ogóle. A jak pająk zamknie wejście do tuby, no to już sami sobie wiecie, o czym mówię. Więc w tym momencie odwracam sobie takie terrarium i widzę, co ten pająk tutaj sobie nadłubał. Oczywiście, tak jak i wcześniej mówiłem o terrarium dla podziemnych, czasem zapajęczynowują to i nie widać, no ale to nie zapajęczynuje to w taki sposób, że nic kompletnie nie zobaczycie, tylko latarka prześwietli ten pajęczynę i będziecie widzieć, co u tego pająka się dzieje. Poza tym zawsze on ma sobie ten tunel, tą szybę możecie wyjąć po prostu, jak pająk jest z tamtej strony, wytrzeć tą pajęczynę i wsunąć z powrotem i macie czysto. No i widać wszystko, kiedy pająk liniał, bo zazwyczaj liniają u siebie w norach, kiedy kokon był zrobiony, sprawdzony, więc bardzo fajny patent, tak można powiedzieć? Może. Więc sprawdza mi się to. A co z przodem? No z przodem to już jak was łańska fantazja poniesie. Jest takie stwierdzenie, nie? Łańska fantazja. No to robicie sobie aranżację tak, jak wymyślicie. Z takich elementów dekoracji, jak też sobie wymyślicie. Więc z tej strony to jest dowolność. No z tamtej strony też, no bo przecież sami wymyślacie wszystko. Znaczy ja teraz wymyślam. No i co? No i to jest ten efekt. Potem robię dokładnie ten sam motyw. Czyli sobie najpierw, znaczy ten sam motyw o wykończenie, ale najpierw układam sobie korzenie, jak powinny wyglądać, jak wyobrażam sobie, biorę pod uwagę to, czy będą tu rośliny, czy będą te rośliny na przykład typu bromelia, której się nie sadzi w ziemi, więc może jakiś element tutaj na wysokości, chwała na wysokości, tak było ostatnio. I tutaj na przykład sobie sadzę storczyka, na przykład miniaturkę, albo właśnie bromelię niedużą. To znowu ty? Czekajcie, Kasia przyszła i musi usiąść. Tylko szybko, bo szybko, bo jeszcze 15 minut prądu nam zostało. Mamy na kartę, taka bida. No, to tak jest, jak się nie płaci rachunków, potem się ma. Teraz bym sobie kupił jakiś zestaw Star Wars klocków. Storczyki, różne kwiatki, w ziemi też. Ja na przykład tutaj przestałem stosować w ogóle w takich terrariach włókno kokosowe, tylko mieszam włókno razem z torfem, razem z ziemią kompostową i z dodatkiem piasku. I takie tam różne wymysły wymyślone, teraz zresztą wam pokażę. Także to oczywiście jeszcze podlega rzeźbieniu, a to sobie wyrzeźbię jakiś tam w tej piance kamień, który niby wystaje, pomalowałem go farbami akrylowymi. Bo kilka terrariów już mam skończonych, ale nie wszystkie wam pokażę, bo tam samica jest jedna przy nadziei, więc nie będę jej tam przeszkadzał. No dobra, to ten etap zakończmy. Wyobrażamy sobie, że ja tutaj, a to już mój końcowy etap później, że ja już tutaj sobie porzeźbiłem, poprzyklejałem różne rzeczy i tak dalej. No i tak, o, no może zacznę od etapu końcowego. Widzicie? Tu kraczany sobie biegają, bo samica stwierdziła, że jednak ona sobie pójdzie z drugiej strony i będzie sobie siedziała tam. No dobrze, bo przynajmniej pająka... Dobra, to może usiądę. Przynajmniej pająka widać, nie? Żeby te wszystkie elementy, które są widoczne, jeżeli chodzi o piankę, zakleję sobie zwykłą okleiną meblową. I nieważne, jaki kolor ma z tej strony, ważne, żeby była od tamtej strony czarna, bo jak terrarium stawiacie przy terrarium, to tak, bez różnicy. Także tutaj widzicie tunel, tu już gniazdo sobie samica zrobiła. Ona nie jest tu długo, więc jeszcze tutaj nie ma wyplecione pajęczyną. A jak wygląda przód? No to tak jak wspominałem, o, nawet trochę pająka widać. Tutaj wyrzeźbiłem sobie tak, że są kamienie, takie niby pseudokamienie. Tu zastosowałem sobie, proszę Państwa, korzenie, a jest to, nas właściwie gałązki, ale powyginane są fajnie jak korzenie. Jest to wierzba taka, wiecie, poskręcana, bardzo fajnie się zachowuje w terrariach i nie pleśnieje. Nie pleśnieje, dlatego ją stosuję. Także jakbyście chcieli kiedyś stosować, to wierzba, pamiętajcie. No i co? No i takie kamienie, jak już wyrzeźbiłem, one muszą być bardziej kęciaste. No to sobie je pomalowałem farbą akrylową. Wyciąłem korzenie. Następnie ułożyłem sobie korzenie. Najpierw wyciąłem kamienie. Zacznijmy od początku. Więc tak, jak już miałem wyrzeźbione kamienie,
to następnie umieściłem korzeń, który wcześniej sobie na sucho poukładałem. I go jeszcze zapiankowałem, żeby się trzymał. Teraz no nie ma szans, żeby to wyrwać, nie? I następnie dokończyłem rzeźbienie, żeby ładnie się to zgrywało razem z tym korzeniem. Zamalowałem je, potem wszystko, oczywiście jeszcze bez pająka, wszystko epoksydową żywicą wysmarowałem. No i od razu jak się wysmaruje, trzeba to obsypać torfem. Wysypałem to, żeby się przykleił i trzeba to zostawić na najlepiej na dobę, żeby to totalnie ładnie wyschło. I żeby nie było tego za mało, to ja zasypuję to właściwie leżąc, jak to terrarium leży na plecach, to wysypuję tak, że prawie że połowa zbiornika jest w torfie. I ugniatam, żeby jak najwięcej elementów się tam przykleiło. Na następny dzień to wszystko zmiatam i tam, gdzie nie ma jakiś tam, gdzie nie przykleiło się, no to dosmarowuję to żywicą i dalej to doklejam. A wykańczając to wszystko, potem używam jeszcze piasku. Tak jak tu widzicie, tutaj są elementy takich małe ziarenka, więc tutaj jeszcze wysypałem, posmarowałem jeszcze tą żywicą, jeszcze wysypałem na to piasek. W różnych miejscach jest różny, tu niżej jest taki jasny, żeby to tak jak najbardziej efektownie wyglądało i najbardziej naturalnie, jak tylko jestem teraz w stanie to wykonać. Oczywiście to moje pierwsze terrarium, więc następne mam nadzieję, że będzie lepiej wyglądało. I jeżeli macie jakieś podpowiedzi, jakby można to inaczej udekorować, to ja chętnie przeczytam to w komentarzach. I co? No i roślinki tutaj jeszcze nie za bardzo się rozrosły, bo no wiadomo, że rośliny nie rosną w 5 minut, ale jakoś tam mam plan taki, że w przyszłości to będzie troszeczkę inaczej wyglądało. Myślę też o posadzeniu tu gdzieś wysoko jakiejś rośliny, która nie potrzebuje ziemi, albo zbyt dużo ziemi nie potrzebuje, ale to jeszcze tak wstępnie. Zobaczymy, na razie nie pcham do takiego terrarium zbyt dużo rzeczy, w sensie roślin, dekoracji, żeby zobaczyć, jak pająk będzie zachowywał, gdzie sobie będzie robił gniazdo i które części terrarium będą wolne. No i co? No i tak wygląda terrarium, które robiłem jakiś czas temu i jest ono ostatnie, czyli najmłodsze. Pokażę teraz terrarium, które zrobiłem jako pierwsze. Nagrywamy ten głos, ponieważ nie zauważyłem, że mi się bateria rozładowała. No i otwieram sobie to terrarium właśnie tak jak widzicie. O, widać, że jest wylinka. Także wcześniej nie zauważyłem, więc niedawno wyliniała. Można sobie to podnieść do góry, tę pajęczynę wyczyścić. No ale ja tego nie czyszczę, bo jak idę z latarką, to widać, jak się delikatnie poświeci, co jest za tą pajęczyną. Także widać awikularia purpurea. To terrarium ma duże wymiary. Nie szczędzę miejsca pająkom, tak jak już pewnie niejednokrotnie mówiłem, więc ten zbiornik ma 40 cm wysokości, 30 cm głębokości i 25 szerokości. Także dosyć duże terrarium. Niektórzy w takich zbiornikach trzymają Petiloteria, chociaż wiem, że i w mniejszych. I tutaj no, przestrzeni ma bardzo, bardzo dużo. No i tutaj z przodu terrarium wygląda już troszeczkę inaczej niż tamto, troszeczkę bardziej zarośnięte. Zastosowałem tutaj inny rodzaj korzeni, bo te korzenie to są korzenie winorośli, które są dostępne u nas na stronie. Mają swoje plusy i minusy. Zacznę od plusów, no bo plusy zawsze są dodatnie. I tutaj plusem jest to, że te korzenie mają niesamowite kształty. Są powyginane, pozakręcane. Mega można zrobić. Tak jak zresztą tutaj widzicie, tutaj sobie po tym pociągnąłem tą roślinę, nie pamiętam nazwy. I tutaj jest taki jakby zakręta z taki koszyczek się zrobił i w to miejsce posadziłem sobie mini storczyk, który niestety tutaj widać, że ma trochę za mało wilgoci, więc będę musiał to coś tu wymyślić, czy to może jakąś małą kliszówkę wstawić i w mech, no ale to muszę przepracować, wiadomo, że nie wszystko od razu. Jakby się spryskiwało codziennie, to by nie było takiego kłopotu, ale z braku czasu ja niestety, no sami wiecie. Więc tutaj mam to, powiedzmy, tą roślinkę, tutaj ta już rosła tak fajnie i tak duża była, że już zakręcała tu u góry, więc przyciąłem, bo rośliny takie z pędami fajnie można przecinać, tak jak zresztą mówiłem na filmie o
drzewołazach. No i ten przycięty kawałek już jest na drugiej stronie posadzony. Więc jakoś ten terarium, to terarium już jakoś efektownie w miarę zaczyna wyglądać. Minusem tych korzeni jest to, że na samym początku pleśnieją. No niestety, to nie jest wierzba, więc pleśnieje na początku. Ja już tego nie mogę usunąć, no bo jak zamontujecie w piance, to już z pianki nie wyrwę. Więc jak już zapleśniało mi za pierwszym razem, pająka usunąłem i co się okazało, no odstawiłem to terarium, ale podlewałem roślinkę, no może jakimś cudem to jakoś się tam przetrwa. No w ostateczności musiałbym to wyrwać, odciąć czy coś w tym stylu. No, szkoda terarium. Ale okazało się, że po jakimś czasie, nie wiem czy to 2 czy 3 tygodnie minęły, jak spryskiwałem co 2-3 dni, to ta pleśń w końcu schodziła, aż zniknęła sama. I nic nie zmieniłem. Dalej pryskam tak jak pryskałem, dalej jest duży poziom wilgotności. Na tych korzeniach już się pleśń nie pojawia. Czy to może było taki swoisty rodzaj szczepionki? Że musiała odchorować swoje, a później jak już jest zaszczepiona, to już organizm zapamiętał tą toksynę, ten rodzaj bakterii, wirusa i resztę to sobie życie, było sobie życie. No to jest w ogólnie moje pierwsze rzeźbione terrarium. Mam 4 ogólnie zrobione w tym momencie już do końca. Ta z Awką było ostatnie z tych moich pierwszych. Z Karibeną. No i co jest najfajniejsze w tych zbiornikach? Jak sobie rano wchodzę właściwie, bo rano najpierw wchodzę, potem wychodzę. Więc jak wchodzę na hodowlę i przejdę sobie rzędem terariów tam, gdzie one są umieszczone, to wszystkie osobniki wystają sobie, czyli tu nóżki sobie tak ładnie siedzą, wystają, pajączki można pooglądać i to jest ten moment, w którym widać wasze pająki. Fajny efekt. Jak widać, terarium świeżo zrobione nie jest, ale chciałbym, żeby jeszcze bardziej to wyglądało efektownie, więc mam taką nadzieję, że w przyszłości tu na tych elementach takich, gdzie tutaj sobie zostawiłem puste, bez niczego, kiedyś posadzę sobie mech, który będzie jeszcze bardziej tworzył, sprawiał, że to terarium będzie naturalnie wyglądające. No bo po pierwsze rośliny żywe, to najważniejsze. Po drugie, tak właśnie wyglądają miejsca, w których można znaleźć w naturze pająki. Nie ma tak, że tej pajęczyny, tak jak w naszych terariach, jest tu wszędzie pełno. Nie ma tak w naturze, że na drzewach wszędzie też jest pajęczyna i wygląda to na miejsce, gdzie występuje pająk. W naturze właśnie wygląda to tak jak tutaj, czyli jest tylko troszeczkę pajęczyny tu wokół wejścia, a większość, no czasem się tutaj powiedzmy na te 10-20 cm gdzieś tam trochę tej nitki jest, ale większość jest właśnie w tunelu, tam gdzie mieszka pająk, a w naszych terariach, jeżeli nie ma miejsca, no to wychodzi z tą pajęczyną na zewnątrz i wiadomo, tutaj gdzieś ją plecie pod sufitem, na pewno nieraz mieliście taki, na pewno widzieliście nieraz takie właśnie terarium, czy tam pudełko, zależy jak kto w czym trzyma. Całość tunelu opajęczynowana ma w środku, tutaj jest tylko na zewnątrz trochę tej pajęczyny, więc możecie sobie zaszaleć, jeżeli chodzi o aranżację na zewnątrz jej nory. W tym przypadku chciałbym, żeby to wyglądało trochę lepiej, jednak nie mam tyle czasu, żeby to zwilżać, bo mech, jak sami wiecie, potrzebuje bardzo dużej wilgotności, w gruncie rzeczy tak samo jak i drzewołazy, tam fajnie w ogóle mech się rozwija. I nie mam czasu spryskiwać, ale znalazłem rozwiązanie i właśnie w przyszłości, kiedy już się przeprowadzimy na docelowe miejsce hodowli, planuję tutaj wywiercić w każdym otwór i umieścić tam dyszę, która będzie podpięta do całego systemu zraszania. No i na zegarach codziennie rano sobie odpali się, jak to się nazywa? To był elektrozawór. O! I taki elektrozawór sobie zapewne podepnę, żeby blokował, powiedzmy, i zatrzymywał i włączał tą wodę. Codziennie rano tam, powiedzmy, minutę będzie się zraszało mgiełką i to będzie wszystko terarium, przyczepione do terarium. Jeszcze muszę... O Jezus Maria!
No i mam kukę. Muszę jeszcze wymyślić taki system, żeby to łatwo było potem demontować, w sensie takim, że jak terrarium będę chciał wysunąć, wyjąć, no to muszę to wykręcić, wyjąć w łatwy sposób. Wpadłem jeszcze na taki pomysł, że po prostu regały zrobię na kółkach. I jeżeli będę chciał coś zrobić, to te regały będę sobie całe przesuwał i wchodził za nie i będę wszystkie oglądał, a potem będę sobie je dosuwał do ściany, czy tam plecy do pleców, żeby zaoszczędzić miejsca. Ale to wszystko będę na pewno Wam pokazywał w momencie, kiedy się już tam przeprowadzimy. Więc podsumowując wszystko i reasumując, bardzo dużo czasu mi zajmuje zrobienie takiego terrarium. Chciałbym mieć go więcej, ale niestety na razie zrobiłem tylko 4 terraria, 4 stoją niedokończone. Planuję zmienić tak całą hodowlę i wszystkie terraria, jakie tylko są dla gatunków podziemnych, naziemnych, rzekomo naziemnych, bo wiecie, nie ma pająków naziemnych, stricte naziemnych. I zrobić takie wielkie terraria dla Terrafos, Pampobeteusów, żeby miały olbrzymie właśnie stałe nory, tak jak tutaj. I wymyśliłem też nowe terrarium dla gatunków podziemnych, też tą metodą robione, tylko oczywiście w innym kształcie, o innych wymiarach. No ale to powoli, najpierw muszę skończyć te 8 tu zbiorników. I teraz chciałbym Was zapytać, czy bylibyście zainteresowani ewentualnie w przyszłości, no bo wiecie, to jest bardzo czasochłonne, ale czy byście byli zainteresowani takimi terrariami? No nie ukrywam, że koszt nie jest mały, bo sam zbiornik, samo szkło mnie kosztuje około 200 zł. No i czas poświęcony i dekoracja, która tam jest wykonana, no to też nie jest zrobiona z powietrza. A więc zbiornik nie będzie tani. Nie jestem w stanie oszacować w tym momencie ile, ale na pewno sporo. I czy bylibyście zainteresowani? Proszę, zostawcie informacje w komentarzach. Może w przyszłości by się pojawiły. Także czekam na Waszą opinię. No i cóż, dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobały te terraria. Zapraszam i zachęcam do komentowania. Na pewno każda podpowiedź, każda wskazówka, czy to nawet negatywny komentarz, może pozytywnie wpłynąć na zmianę w przyszłości, na przykład tej aranżacji. Dzięki, do zobaczenia. Te wszystkie zmiany są takie, ten Nandu teraz Vitalius Chromatus. Brzmi jak jakiś bokser ukraiński, Vitalii.